Cześć kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, ja zapraszam Was na kolejny odcinek 100 dzieciaczków. Wprawdzie powinniśmy kontynuować ciążę ze śmiercią, patrzcie. Już zaczęłam dużo nagrywać, więc od razu połączył mi się język. Ale ciąży ze śmiercią nie będziemy na razie kontynuować, ponieważ Scarlett jest w ciąży z bodajże Simem o imieniu Matt, o ile się nie mylę, więc trzeba poczekać na kolejnego dzieciaczka. Ale nie bójcie się, na pewno coś ciekawego będzie się działo. Zapraszam do oglądania. Cześć, cześć, witam Was przed domem Scarlett. Jak widzicie, nic się nie zmieniło i zmieniać się długo nie będzie, ponieważ uwielbiam ten dom. Jedyne, co muszę sobie teraz zrobić, to jak zwykle muszę sobie przyciszyć troszeczkę grę. O Jezus, jak głośno. O... Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie ok. Znowu mam nadzieję. Przechodzimy sobie do rozgryweczki. Nie pamiętam, co się działo. Muszę sobie tutaj wszystko poprzybliżać, pozastanawiać się. Ty sobie co robisz? Ty sobie drzemkę bierzesz, ale nie będziesz sobie drzemać, kochanie, bo jesteś bardzo zmęczona. Wolałabym, żebyś zwyczajnie poszła sobie spać. Patrzymy sobie, co robi reszta naszego społeczeństwa simowego. Jakkolwiek to brzmi, reszta simów. Ewka sobie też tutaj drzemeczkę zrobiła, ale wolałabym, żeby ona sobie poszła coś zjeść. Maja, co robi Maja? Maja sobie tutaj... Maja, tak? Dobrze powiedziałam. Maja idzie sobie pozmywać. Emilka też tutaj idzie zmywać, więc fajnie, super, dziewczyny się wzięły za sprzątanie i mają dość nawet dobre nastroje, powiedzmy. Wolałabym, żebyście sobie coś poćwiczyły, tak. Na przykład zrobiły sobie swoją pracę domową, co? Ty zrobisz pracę domową, ty sobie też odrobisz pracę domową. A jeżeli chodzi o Franciszka, to też bym wolała, żeby Franciszek chyba odrobił pracę domową. Nie wiem, jak twój nastrój, a tylko energia tutaj cierpi. No to nie ma tragedii, nie ma tragedii. Ty sobie zjesz i jak sobie zjesz, to sobie też powinnaś odrabiać pracę domową, tylko nie mam pojęcia, gdzie ty ją zostawiłaś. Jak zwykle nastolatkowie odkładają pracę domową wszędzie. Tutaj tego nie ma, na tym biurku też nie ma, tutaj na biurkach też nie widzę pracy domowej. Może jest u chłopców w pokoju, czy u chłopców w chłopięcym pokoju, nie ma. A tutaj w tym, tutaj jest kubek z kawą, tutaj też nie ma. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobiła z pracą domową. Gdzieś się jej pozbyła. O, siadasz przy siostrze? Dobra. No to kochanie moje, przykro mi, ale będziesz musiała sobie zakupić pracę domową w takim razie, skoro ona gdzieś zniknęła. Och, jest. Zupa z małży, będzie do posprzątania. Tylko jak sobie zjesz chyba. Tak się wydaje przynajmniej. Czy na dole jest komputer? Nie, na dole nie ma żadnego komputera. Komputery są dopiero w pokoju dzieciaków. Więc... O, jest tu praca domowa twoja. Jest, super. Odkładamy sobie ją do wyposażenia i będziesz sobie odrabiać, nie musisz, masz tylko uzyskanie zaliczenia dodatkowego, co nam nie jest potrzebne. Musisz sobie rozwijać za to poziom umiejętności, a twoją umiejętnością jest granie w gry wideo. Czy ty już zjadłaś? Nie, jesz sobie powoli. To zaraz będziemy to wszystko ogarniać, tylko sobie tutaj będziesz sprzątać to, co tutaj mamy, bo twoja mamuśka jest zmęczona, jest w kolejnym trymestrze. Ale niestety Scarlett nie ma tutaj długo obijania się, dużo obijania się, przepraszam, ponieważ Julcia nam płacze, nakarmisz ją piersią i będziesz ją kołysać i powinno być ok. A jak to zrobisz, to będziesz tutaj kontynuować sprzątanie. Nie mam zielonego pojęcia, czy Julcia nie powinna mieć teraz jakichś urodzin, fajnie by było, przynajmniej moglibyśmy coś pozmieniać. Ale to zobaczymy w trakcie rozgrywki, bo nie chcę nic mówić na 100%, skoro nie wiem. Więc nie będziemy tutaj tego poruszać. Dobra, dziecinka jest karmiona. Ewka, czy ty już sobie pojadłaś? Pojadłaś, ale coś zepsułaś, jeżeli chodzi o sprzątanie. Sprzątnij to. Wszystko sobie sprzątnij. I potem sobie to też sprzątniesz, bo ty jesteś już najedzona. I poprosiłabym cię, żebyś sobie usiadła tutaj spokojnie przy komputerze i pograła w jakąś grę. Przykładowo może to być... mogą to być Simy. Oj, bardzo nieswoja, co się stało? Fuj, obrzydlistwo! To jest po prostu paskudne wyrzucanie zepsutego jedzenia. No, czemu tego nie sprzątasz? Co jest z tobą nie tak, kobieto? Czy to twoja mama musi... A czemu tutaj nie ma krzesła? Wyrzuciłam krzesła z pokoju. Aha. Gratulacje dla mnie. Będę musiała coś tu zrobić, ale na razie.
będziesz grać w grę Simowie na zawsze. Julka ma wkrótce urodziny, czyli Julka urodziny swoje będzie miała dopiero jutro. Scarlett, bo twoja córka jest lewa do sprzątania, musisz posprzątać ty. Praca domowa odrobiona, Franciszek Rosewall odrobi swoją dzisiejszą pracę domową. Gratulacje, Franek. Scarlettunia będzie sprzątać, Scarlettunia tutaj też posprzątasz. I Scarlettunia, kochanie moje, zjesz sobie coś dobrego. Halo, lodówko. Otworzymy. O, jest. Ale nie możesz tego wziąć? Czemu? A w ogóle mówiliście mi z tą urną, że muszę tutaj uwolnić ducha w zaświaty, żeby móc sprzedać urnę. Z tego co mi się wydaje, że to tak było. O Jezu, ale mam tutaj paskudztw. Dobrze, że Scarlett wszystko pozmywa, posprząta. A potem się zajmiemy nią, żeby wszystko tutaj miała humorek dobry. Dzieciaczki odrobiły swoją pracę domową, z tego co widzę. Tobie chce się troszeczkę siusiać, więc sobie skorzystasz. I chciałam zobaczyć, co ty tutaj społeczne, tak? Umiejętności społeczne sobie rozwijasz. Więc usiądziesz sobie na razie tu, bo skoro nie mam krzeseł, to te krzesło oczywiście wstawię, ale na razie wisią tu nie. Będziesz sobie może rozmawiać z kimś. O, i możesz rozmawiać ze swoim rodzeństwem. Porozmawiaj sobie z Mikołajem. Mikołaj jest twoim bratem, którego chyba nie miałaś okazji nawet poznać, z tego co mi się wydaje. Chociaż może? Może miałaś? Jeśli chodzi o Emilkę, tutaj też jakieś widzę masz bardziej. Ale ty jesteś, kurczę, duszą towarzystwa, a ty jesteś czym? Ty jesteś łobuziarą. To ty powinnaś, kochani, rozwijać nie takie rzeczy, tylko ja bym chciała, że skoro ty jesteś łobuziarą, to zrobimy wreszcie coś tak, jak powinno być, czyli pójdziesz sobie na drabinki i będziesz ją tu bawić. Zróbmy w końcu tak, jak powinno być, prawda? Bo ja daję im te cechy, a nigdy ich tych umiejętności jako tako im nie rozwijam, tych, które przynajmniej powinni mieć rozwinięte. Natomiast społeczne ty będziesz musiała mieć, bo ty jesteś duszą towarzystwa, więc ty sobie tutaj gdzieś podejdziesz. Ja nie wiem, czy to się tak rozwija, te umiejętności społeczne. Nigdy tego nie mam. Nigdy o tym nie wiem. Zawsze mam z nimi problem. Ale może się uda i ty sobie pogadasz z Mikołajem. Franuś sobie śpi, ale Franuś, śpisz w złym łóżku, dziecko drogie. Bardzo złym łóżku. To nie jest twoje łóżko. Ty nie możesz w nim spać. Ty sobie tutaj skorzystasz. I też społeczny tutaj najbardziej rozwijasz, o dziwo. To sobie może usiądziesz tu i będziesz rozmawiać też, co? Damy ci tutaj rozmawiać z Simem o imieniu Emil Pitt. Będziesz z Emilem Pittem rozmawiać. Ty sobie też rozwijasz, ale już masz trzeci poziom, więc mogę ci dać spokój. I możesz zwyczajnie o 21 w sobotę pójść spać, jeśli wolisz. Nie drzemnij, nie drzemnij się, Boże Święty, nie bierz drzemki, tylko idź sobie zjeść. Miałaś uwolnić ducha w zaświaty, uwolnij ducha w zaświaty, chodź, bo będzie nas tutaj straszyć, czego nie potrzebujemy. I kochanie, będziesz sobie tutaj nie gotowała, nie, żadne gotowanko, będziesz tutaj... No i na zawsze sobie wiedzieć ze światem żywych, okej. Okay. Mamy ducha uwolnionego w zaświaty. I teraz to możemy sprzedać? Nie możemy, no trudno, no to będziemy mieć tutaj tę urnę. Wiem, że dzidziuś płacze, zdaję sobie z tego sprawę, ale Scarlett bardzo jest głodna. Czemu nie możesz tego zjeść? A bo jest puste? Będziemy go przewijać, będziemy go kołysać. Nie będę go karmić, bo przed chwilą był karmiony, a nie chcemy sobie przekarmić dziecka. Natomiast, kochanie, podasz kolację i podasz... co byś tutaj mogła fajnego nam zrobić do jedzenia? Pastę. O. I kiedy pasta będzie już gotowa, wszystko będzie ok. Będzie można przynajmniej coś zjeść. Ty sobie śpisz, reszta twojego rodzeństwa rozwija swoje umiejętności, które są im potrzebne, żeby osiągać awanse w szkole. Ale te awanse dopiero będą wypiątkowe. Wy mogłybyście już być nastolatkami powoli, fajnie by było. Ty będziesz się wyprowadzać.
A jeżeli chodzi o ciebie, to jesteś tylko czwórkowym uczniem podstawówki, więc tutaj nic nie mamy specjalnego z tobą do roboty, więc poproszę cię, żebyś już skończył sobie robić, co robisz, a robiłeś, rozmawiałeś i pójdziesz sobie zwyczajnie spać do łóżka. I gdzie ty spałeś? A ty spałeś tu, widzicie, zapomniałam w ogóle, że istnieje jeszcze ten pokój. Pójdziesz sobie spać tu. Scarlett, czy ty gotujesz, kochanie? Scarlett pięknie nam gotuje jedzonko. Przyprawiasz. Czyli wszystko tak, jak powinno być. Ale coś tutaj masz. O, Jolanta Roseby. Uf, to był długi dzień. Zamierzam wpaść do baru. Chcesz pójść ze mną? Nie chcemy, Jolanta, nigdzie z tobą wpadać. Wprawdzie bardzo cię lubiłam i wszyscy, co oglądali pierwsze odcinki dzieciaczku, bardzo o tym wiedzą. Bardzo o tym wiedzą. Bardzo dobrze o tym wiedzą, że mam słabość do Jolanty, ale nie będziemy nigdzie z nią się udawać na żadne tutaj wyjścia. Scarlett skorzysta, pójdzie się wykąpać i poproszę ją, żeby poszła spać, bo jest bardzo zmęczona. Jeżeli chodzi o resztę dzieciaczków, kochanie, nie, gdzie? Ty jesteś jeszcze domęczana, masz dobry nastrój, będziesz się bawić tutaj, proszę ciebie, na tych drabinkach, bo chciałabym, żebyś miała trzeci poziom umiejętności motorycznych, czy tam czwarty? Nie, trzeci potrzebujesz jakiś? Który potrzebujesz poziom? Czwarty. Żebyś miała piąteczkę i żebyśmy mogli cię wyprowadzić. Jeżeli chodzi o twój poziom głodu, nie ma go zbyt dużego, to sobie wsadzę do lodóweczki. Lodóweczka i jest, udało mi się trafić. Reszta dzieciaków. Ty rozmawiasz, mam nadzieję. Tak, rozmawiaj na czadrumie dla dzieci. I zdobędziesz sobie tutaj kolejny punkcik. Chociaż w sumie, ej, czekajcie, bo ja nie muszę ich tak męczyć. Ona zdobędzie punkcik. Pójdzie sobie tutaj, skorzysta, wykąpie się i jednak położymy je spać, bo przecież jutro jest niedziela. W niedzielę też mogą sobie popracować dzieciaki spokojnie, prawda? Więc Majka, wiesz co? Chodź ty, jesteś zmęczona jednak, więc pójdziesz spać. Luzik, odpoczniesz. Branek już sobie śpi. Więc okej, wszyscy się tutaj ogarniają powoli. Już północ, a ta już ma prawie wszystko tutaj wypełnione. Bardzo szybko poszła spać. Scarlett tutaj. Jezu, biedna, patrzcie, jak ściska te nóżki, żeby czasem nie popuścić. Kiedyś moja Simka w prywatnej rozgrywce w czwórce właśnie umarła mi, bo była emerytką. Umarła mi dlatego, że zorganizowałam imprezę, ona na tej imprezie posiusiała się w majtki. I umarła z zawstydzenia, tak? Tak to się nazywało właśnie. Scarlett musi się wykąpać, ponieważ ona jest brudaskiem. A dziewczyny, ty już śpisz. Czemu ty jesteś taka bardzo nieswoja? A, bo chce ci się do kibelka. No już, koniec. Nie musisz się tak męczyć. Jeszcze została nam niedziela i w niedzielę będziemy tutaj wszystko załatwiać. I w niedzielę też, moi drodzy, będziemy mieć urodziny nareszcie. O Jezu, kolejna tak ściska, żeby czasem nie popuścić. Dobra, kochani, z racji tego, że Simowie się tutaj ogarniają, widzimy się rano, kiedy będą już w super nastrojach i będą sobie jeść śniadanie, które zrobi im jak zwykle nie kto inny, tylko ich mamusia, czyli Scarlett. Dzidziuś nie daje nam spokoju, środek nocy, 3:45, a ono płacze, nakarmimy je tutaj piersią, będziemy kołysać i z powrotem Scarlett uda się na spoczynek. Jest też bardzo znudzona, potrzebuje odrobiny rozrywki, ale załatwimy to jutro rano, kiedy będzie miała już dobry humor. Nie wiem, czemu ona jakoś tak się blokuje dzisiaj, w dzisiejszym gameplayu. Blokuje w sensie takim, że stoi nagle i nic nie robi. Ani nie idzie, ani nie wykonuje niczego, o co ją proszę. Nie jest to za dobre chyba. O, dzidziuś tutaj już włożony. Kolejne kołysanie. A dzieci śpią bardzo dobrze, niech śpią jak najdłużej, żeby się wszystkie wyspały, mają wolne, nie muszą się męczyć. Scarlett zakończyła właśnie czynności związane z pielęgnacją dzieciaczka, więc przyspieszam. Godzina 7 rano, wszystkie dzieciaczki mi się obudziły po kolei, ty musisz skorzystać, widzę. Weźmiesz sobie tutaj kąpiel z dodatkami, kąpiel cytrusową. Jeżeli chodzi o twoje młodsze siostry, to nigdzie nie idziesz, nie. Ty sobie tutaj skorzystasz i weźmiesz sobie kąpiel z dodatkami, płatkami, róż. Dzisiaj dziewczyny macie tutaj piękne kąpiele, że tak powiem. Piękne kąpiele, takie dosyć takie ładne. Ty też sobie skorzystasz i chciałabym, żebyś też sobie wzięła tutaj taką odprężającą kąpiel z dodatkami i ty będziesz w mleku, miodzie i owsiance się kąpać. Chociaż za bardzo tutaj problemu nie masz z higieną, ale
jest poranek, poranek to zawsze moi Simowie idą się wykąpciać. A jeśli chodzi o ciebie, o nie, nie ma łazienki dla ciebie. Wprawdzie jest u twojej mamy, ale chyba nie możesz tam wejść z tego, co mi się wydaje, tak? Zobaczymy. Wpuść Franciszka. Chodź, Franciszek, wykąpiesz się. Weź sobie kąpiel z dodatkami i ty się wykąpiesz. Nie, to będzie kąpiel rozluźniająca mięśnie. I co tutaj mamy? To nie musi być nic poważnego, ale randka to świetny sposób, by dobrze spędzić trochę czasu w towarzystwie tej wyjątkowej osoby. Kto wie, dokąd to może doprowadzić. Ja bym bardzo chciała, żebyście się dbały o siebie, dzieciaczki, a potem coś z wami zrobię. Ale skoro Mroczny Kosiarz jest naszą sympatią, to tutaj będziemy mu gadkę na podryw serwować. Zaprosił nas na randkę, więc wszystko musi być tutaj ok. Zmienimy strój. Zmienimy strój naszej Simce. Zmień strój, że świetnie się bawisz, Scarlett. Tak, świetnie się bawimy razem z tobą na randce. Chcemy mieć nieoficjalny, ale imprezowy. Niech wczyta nam się strój imprezowy wreszcie. Co tutaj mamy ciekawego? O, jak widzę, wczytuje się tak dość powoli. O, już się zaczął wczytywać. Mamy tutaj czarną, niebieską. Dobra, ubierzemy sobie może ten niebieski strój. Porozmawiaj z Simem o imieniu Mroczny Kosiarz. Tak, o, pięknie wyglądamy razem z Mrocznym Kosiarzem na randce. Będziemy go pytać o życie uczuciowe. W ogóle powinnam się dzieciakami zajmować, takie plany i w ogóle, a ja zamiast to robić, to flirtuję z Mrocznym Kosiarzem. Bo tutaj nikogo nie ma, żebyśmy mogli tutaj tańczyć. Podejdźcie tutaj razem. Gdzie jest jakiś DJ? Zatrudnij obsługę. DJ-a zawodowca, DJ-a gwiazdę. Dobra, niech idzie tutaj DJ zawodowiec. Dobra, podejdźcie tutaj razem. No jak my mamy się bawić na imprezie, skoro nie ma DJ-a? To jest raczej niemożliwe, żebyśmy mogli sobie potańczyć. A wypada, żeby DJ tutaj przyszedł. Jest DJ zawodowiec. Więc będziemy się bawić z Mrocznym Kosiarzem. Wręczymy mu róże. Kurde, wiecie co? Zrobię sobie zdjęcie, bo to jest tak obłędne dla mnie. Tylko nie w ten sposób. Dobra. O, jaki ty masz pupę? Jaką ty masz pupę? Wypiętą, Scarlett. Drugi trymestr zaczyna nam się za 3 godziny, czyli za 3 godziny będzie już brzuszek, który na pewno zauważy nasz Mroczny Kosiarz. O, jest muzyka, możemy się tutaj bawić. Tańcz razem, tańcz z kosiarzem, kochana moja. Bo rozrywki nam tutaj potrzeba bardzo. Wybyte umiejętności taneczne. Scarlett rusza w tany, odblokowała kilka nowych kroków tanecznych i teraz może popisywać się na parkiecie tańcem szalone ramiona, rozwijając swoje umiejętności podczas tańczenia w rytmy muzyki płynącej z głośników lub podium DJ-a oraz ćwicząc przed lustrem stojącym, Scarlett będzie poznawać kolejne ruchy taneczne. Mroczny Kosiarz razem z nami tańczy. A dzieciaczki, bardzo proszę, wy macie rozwijać umiejętność. Rozwijaj umiejętności społeczne. Rozwijaj umiejętności społeczne, kochana. Ty rozwijaj umiejętności motoryczne i przy okazji będziecie się coś uczyć. A czemu ty źle o mnie mówisz, kosiarzu? Czy to przez to, że Scarlett jest w ciąży? Zaraz jej brzuszek tutaj wyskoczy, może nie? Mam jeszcze 2 godziny do 3 trymestru. Ale bardzo się nam chce siusiu. Czy jest tutaj gdzieś niedaleko tutaj toaleta dla nas, żebyśmy się nie posiusiały z naszą Scarlett? Jest toaleta. Szybko tutaj sobie rozwiniemy ściany. Jest tutaj podział na damsko-męską. Tutaj jest męska. Tutaj jest damska. Chodź, wysiusiasz się tu. Chodź, bo się zesiusiasz, a nie chcemy przecież na randce się zesiusiać, co by to było. Co by Mroczny Kosiarz o nas pomyślał? Zobaczcie, jak wywija tak trochę nieśmiało, prawda? Ja
rozmawiasz z Simem, którego za niedługo będziesz zabierał. Travis Scott. Nie, no może nie będziesz zabierać od razu. Ale niewiele nam tutaj brakuje. Pozostało nam troszeczkę czasu. Godzina 38. Powinniśmy zamówić jedzenie. Pita z hummusem. Nic tutaj ciekawego nie ma. Chyba zaraz wrócimy zwyczajnie do domu. Jesteś już w tej łazience, kochanie? Bo ja nie widzę. Jesteś. Chociaż tutaj nie widać nic. O, teraz widać. Czy brzuszek nam już wyskoczył? Nie, jeszcze nie. Zejdziemy do mrocznego kosiarza, bo za niedługo będziemy wracać już do domu. Zakończy się nasza randka. Będziemy... Zaproponujemy mu masaż, chodź. Zaproponuj masaż mrocznemu kosiarzowi. Mroczny kosiarz nie powinien pogardzić naszym masażem. Krążającym. Ulala. Trzeci trymestr za 24 godziny, czyli wyrósł nam już brzuszek. Mroczny kosiarz dowie się wszystkich. Zostały czas 53 minuty. Dobra. I moja droga, zachęcisz do sprawdzenia, jak kopie dziecko. Mata. Nie kosiarza niestety, a miał być kosiarza. Zaciągnął dłonie. Gorne. Osiągnięty trzeci poziom umiejętności społecznych. Super! A dziewczyny kiedy rozwiną? Ile nam zostało tego czasu? Jeszcze 33 minuty. Powiem wam, że fajnie w sumie na ten gameplay. O Jezu, 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 Jezu. O, wreszcie! My nie możemy go pocałować, a on nas może. Co to ma być? No, pierwszy pocałunek z mrocznym kosiarzem. Nie tańcz. Flirtuj. Może jeszcze coś się wydarzy? Też raczej wątpię. Mroczny kosiarz woli słuchać sobie tutaj wszystkiego oprócz nas. Dora. Romantyczne. Zapytaj, czy jest w związku. Jeszcze raz, chociaż on już nam odpowiadał, że nie ma na to czasu, że jego praca mu nie pozwala na to, żeby być w związku. Siły zła nie mają na to czasu. Na czasu na romansowanie, przynajmniej. Co to za pytanie? Chyba czas się pożegnać. Nie dzwoń do mnie nigdy. Dlaczego? Bez przesady. Roczny. Przecież mi było miło. Całowałeś naszą Simkę, a ty mówisz nie dzwoń do mnie nigdy? Oj, nawet Gienia przyszła. My, moi drodzy, wracamy już do domu. Z tej nieudanej randki. Nie wiem dlaczego. O, kosiarz też sobie poszedł. Nie wiem dlaczego nieudanej. Przecież było chyba miło. Albo mnie coś ominęło. Ale będziemy jeszcze sobie tutaj próbować cały czas z mrocznym kosiarzem polepszać tutaj nasze relacje. Widokiem na naszą głodną Scarlett, która zakończyła swoją randkę z mrocznym kosiarzem, będę się... Widokiem na naszą... Widokiem na naszą głodną Scarlett... Na naszą... Widokiem na naszą głodną Scarlett, która wróciła z nieudanej randki z mrocznym kosiarzem, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zostawcie łapki w górę, jeżeli lubicie serię o 100 dzieciaczkach. I widzimy się następnym razem. Pamiętajcie o moim Facebooku, Instagramie, Snapchacie, gdzie znajdziecie więcej mnie. Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!